Pokémony mogą istnieć w realnym świecie? Jeżeli ktoś zadałby mi to pytanie jeszcze 15, 10 czy 5 lat temu, moja odpowiedź brzmiałaby stanowczo nie. Nie da rady przenieść Pokémonów do realnego świata. Natomiast teraz, kiedy zapowiedziano nową grę Pokémon Go, odpowiedź na to pytanie nie jest już taka oczywista. Raczej powinna brzmieć nie, tylko raczej bardzo możliwe kiedy. Wszystko przez to, że wyobraźcie sobie Pokémon Go, gra, w której będzie można złapać każdego Pokémona w realnym świecie. Pokémony formalnie będą dostępne na naszej planecie, będzie można w różnych miejscach znaleźć różne Pokémony, łapać je, wymieniać się nimi, walczyć z innymi realnymi użytkownikami. A teraz pójdźmy trochę w przyszłość, a nawet jeszcze nie w przyszłość, tylko jeszcze zatrzymajmy się chwilę w teraźniejszości. Kojarzycie na pewno projekt Google Glass. Glass to są okulary, które zawierają w sobie coś takiego jak rzeczywistość rozszerzona, czyli nakładają dany obraz rzeczywisty, co prawda tylko w jednym jakby w rogu ekranu, jednak nakładają ten obraz tak, że na to, co widzimy, nakłada się jakaś dodatkowa informacja, jakaś na przykład mapa, jakieś wskazówki do drogi i tak dalej. Co to za problem, żeby na przykład nałożyć tam jakąś ikonkę danego Pokemona, czy jakieś dodatkowe statystyki, informacje. Idźmy teraz troszeczkę dalej. Oculus. Oculus, czyli gogle wirtualnej rzeczywistości, które są już teraz wspierane w niektórych grach, a tak naprawdę już niedługo w przyszłości będą pewnie dołączane do konsol, albo będą konsole miały jakieś swoje własne gogle wirtualnej rzeczywistości. One są jeszcze trochę nieporęczne, trochę duże, ale kto wie, czy w przyszłości nie wymyślą jakichś mniejszych, bardziej wygodnych, nawet takich zwykłych okularów, na których na całym obrazie będzie można oglądać obraz rzeczywisty, ten, który widzimy normalnie oczami, i do niego nałożony będzie jakiś obraz nierzeczywisty, czyli jakaś wirtualna, rozszerzona rzeczywistość, tak jak na przykład jakieś na przykład Pokémony. Idźmy teraz trochę w przyszłość. Nie wierzę, że projekt wirtualnej rzeczywistości będzie stał w miejscu. Cały czas tworzą się nowe gogle, nowe firmy powstają, które chcą tworzyć jakieś produkty dotyczące, związane z wirtualną rzeczywistością. Kto wie, czy w przyszłości nie powstaną właśnie jakieś najzwyklejsze okulary, czy nawet soczewki, które będą mogły przekazywać informacje na temat jakichś różnych stworków. Tutaj mam na myśli oczywiście Pokémony. Kto wie, czy w przyszłości nie powstanie jakaś platforma, w której na całej kuli ziemskiej będą rozmieszczone rzeczywiście Pokémony w zależności od tego, co widzimy. Na przykład widzimy las, to będą znajdowały się tam Pokémony leśne. Będziemy widzieli wodę, będą znajdowały się Pokémony wodne. Będziemy widzieli jakieś miasto, będą znajdowały się tam Pokémony, które są normalnie dostępne w takich miejskich przestrzeniach. To rzeczywiście jest realne. Realne jest, żeby taka alternatywna rzeczywistość, oczywiście wirtualna, ale nadal rzeczywistość, która dzieje się non-stop, jak w grze MMO, czyli te Pokémony cały czas tam gdzieś istnieją, cały czas gdzieś się pojawiają, cały czas gdzieś coś robią, a my je gdzieś widzimy, nie możemy ich dotknąć, tylko po prostu mamy z nimi interakcję, tak jak w grach, czyli możliwość złapania, możliwość walczenia z innymi trenerami. Będziemy na przykład widzieli jakąś inną osobę, która posiada dane gogle, czy okulary, czy soczewki, i będziemy mogli również podejmować z nią jakieś akcje w stylu, będziemy wiedzieli, że jest to trener, jakaś ikonka na przykład się nad jego głową pojawi, albo jeżeli będzie chciał walczyć, to pojawi się wykrzyknik, tak jak w grach. Jest to wszystko tak naprawdę do zrobienia i dzisiejsza technologia pozwala nam na powolne wdrażanie właśnie takiego projektu i takiego pomysłu. Być może gra Pokémon Go jest tak naprawdę takim początkiem tego, jak w przyszłości mogą wyglądać Pokémony i rzeczywiście, żeby one były tak zwane pseudorealne. To też rodzi ciekawy pomysł. Mianowicie, jeżeli będą jakieś Pokémony dostępne tylko w określonych miejscach, a przypuśćmy, że okulary na podstawie tego, co zobaczymy, będą nam generowały już nawet nie na podstawie miejsca, tak jak będzie to miało miejsce w Pokémon Go, tylko na podstawie tego, co widzimy, będzie można na przykład w internecie oglądać zdjęcia różnych miejsc na świecie i dzięki temu pojawiałyby się też tam Pokémony. Można by było, że tak powiem, używać kodów w wirtualnej rzeczywistości, żeby móc złapać wszystkie te, które są dostępne w innych miejscach, co do których nie mamy na przykład dostępu. Ja nie ukrywam, że pytanie na to, czy Pokémony mogłyby istnieć w naszym świecie,
Na to pytanie powoli zaczyna się rodzić odpowiedź. Być może, zobaczymy. Ja jestem ciekaw, jak tak naprawdę wypali gra Pokémon Go, ale jeżeli wypali, to może to być kolejny krok do tego, żeby rzeczywiście Pokémony istniały w wirtualnej rzeczywistości.